No cześć wszystkim. Karnet już jest. Poziom mamy 26. Karnet bojowy mamy 25. Teraz tak, mamy nowe wyzwania dnia, więc powiem wam, jak zrobić wszystkie misje szybko, dosyć super. To będzie taki mały poradnik, plus może gierka nagramy. Jeżeli nie wygram tej gierki, to jakoś to zmontuję fajnie. Zobaczymy. Mamy tak, wyzwania darmowego karnetu. Mamy 7 na tydzień. Najlepiej zrobić wszystkie. Jeżeli chcemy 4000 expa, wystarczy zrobić 4 misje. Każdy inny graczy 1000. Jeżeli słabo gracie, to latajcie sobie na lotni jak najdłużej, przeżywacie graczy. Jeżeli gracie dobrze, znaczy na lotni i możecie kampić. Jeżeli gracie dobrze, no to jest prosta misja. Gry ze znajomymi, prosta misja. Zadaj wrażenia przeciwnikom, prosta misja. Trzeba po prostu strzelać do ludzi. Wyląduj w różnych miejscach. No to trzeba zagrać 10 gier, bo to jest 10 miejsc. I trzeba lądować po prostu w różnych miastach. Rozegraj gry 50, osiągnij 25 poziom, to łatwe, wygraj grę. No, dla niektórych może być trudne, ale to jest nawet fajna misja. Trzeba po prostu wygrać grę. Jak wygramy grę, dostaniemy jeszcze parasolkę. Tę parasolkę. Jest bardzo ładna. Naprawdę. Ta lotnia też jest super. Dobra, lecimy wyzwania karnetu, bo tu jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Zadaj obrażenia przeciwnikom z pistoletu. 500 obrażeń. Jeżeli ktoś nie umie z pistoletu strzelać, tak samo jak ja. Ja nienawidzę, tylko USP i ten nowy Deagle mi wchodzi, ale zwykły pistolet nie wchodzi. To bijcie w powalonych przeciwników. To też się zalicza. Jak ktoś z waszej drużyny powali, to wy w niego bijecie. Jest. Przeszukaj w skrzynie w przyjemnym parku, no to lecimy na Pleasant Park. No i otwieramy skrzynię. Ożyw graczy. I to też jest może być ciężkie, bo jeżeli jesteście super graczami, i nie padacie, nie możecie się nawzajem podnosić, czy tam nie ma czasu na podnoszenie, to lećcie sobie po prostu gdzieś na koniec mapy, zbudujcie schody, skaczcie sobie z tych schodów i się podnoście nawzajem. To też my tak zrobiliśmy misję po prostu. To nie chodzi o to, że jesteśmy jakoś super idealni, że nie padamy, no ale po prostu nie chciało nam się tego robić bardzo długo, więc skakaliśmy sobie zwierzy i ożywialiśmy się nawzajem. Odwiedź lamę, lisa i kraba, to wam pokażę zaraz, gdzie to jest w grze. Może już niektórzy wiedzą, może nie. Udaj się ślabem mapy skarbów ze snajperskiego składu. To też wam pokażę zaraz, gdzie jest w grze. Likwidacja karabin snajperski. Tu trzeba zabić dwóch ze snajperki. Można powalić z pompy i dobić ze snajperki na przykład. To też działa. Bo jednego tak zrobiłem, jednego normalnie. Zlikwiduj przeciwników na zgubnych ziemiach. No to lecimy na Fatal Fieldsy i bijemy trzeba zabić trzech ludzi. Wejdziemy sobie do gry. Pokażę wam kraba, lisa i lamę. Bo kraba i lisa chyba dodali teraz, ale... Znaczy, nie jestem pewien, ale jeszcze ich nie widziałem. Jeszcze ich nie widziałem. Trochę poczekamy. Ale jeżeli chodzi o karnet bojowy, to jest mega. Mega kozacki, naprawdę. 1500 V dolców. Bonus do expa jak zawsze, no... Naprawdę trzeba kupić. To jest obowiązek. Jeżeli jeszcze tam nie macie fałdolców i tak dalej, to zapraszam was, przepraszam, zapraszam was do mojego konkursu na fałdolce 2000. Dobra, teraz tak, mamy linię, która nam pokazuje, gdzie latać. I mam tak, lisa mamy tu, w tym miejscu, lamę, no to wiadomo, mamy tutaj, a kraba mamy w tym miejscu, tu. I teraz tak, widać lamę, jest pod nami, centralnie tutaj. Tu widać lamę. Lisa widać tutaj, w tym miejscu. Jest tam taki, koło tego drzewka na samym końcu za laskiem jest. I krab jest tam na samym końcu, jak teraz ogień go będzie pokazywał tam, o, tam, centralnie. A ja wam teraz polecę na to miejsce na mapie, gdzie trzeba polecieć tym stęchłym składem, jak to było napisane. Że to jest daleko, więc dolecę sobie na lotni. I będziemy grać giereczkę. W ogóle choroba mnie złapała straszna. Wczoraj gorączka 39, dzisiaj 38. Muszę siedzieć w kołdrze, kaloryfer na piątkę w ogóle i masakra. Że w ogóle cokolwiek porobi na komputerze. Dobra, odpalę sobie lotnię, bo... Kawałek trzeba przelecieć. Jazda, jazda, jazda. Najlepiej tę misję zrobić sobie od razu, mieć ten karnet bojowy i bić sobie level na spokojnie. Dobra, i mamy, na tej mapie była pokazane, że jakieś tam auto na drzewie, jakieś krzesło i tu mamy krzesło, auto na dachu w sensie, tu mamy auto na dachu,
A tu mamy choinkę, pod którą trzeba wylądować. Dobra, mam tu osobę jedną, to. No i. Aha, już myślałem, że ktoś biegnie, a mi po prostu ociera o kołdrę ten. O ten, sławki mi ocierają o kaptur. Tu mamy to drzewo. Pod tym drzewem mamy znacznik. Ja tego raz już go nie widzę, bo go wziąłem. Ale on się pojawia dopiero wtedy, jak podejdziecie. Więc musicie wziąć ten znacznik i macie misję zaliczoną z tą mapą skarbów. Lecimy dalej, gireczkę. Że jakąś lepszą broń dostajemy. Dobra, mam na dachu skrzynkę, możliwe nawet, że dwie. Aha, i polecam teraz szybką pompę. Znaczy, jeżeli jesteście prokozakami z wolnej, to można, ale jeżeli z wolnej strzelacie tak troszeczkę, no... Także jak wejdzie na farcie, to jest dobrze, jak nie wejdzie, to jest lipa, no to strzelajcie z szybkiej. Przedstawić? Nie, dobra. No sezon trzeci, powiem wam, że dla mnie jest kozacki. Dla mnie bardzo jest super sezon trzeci. Ale wcześniej, na przykład ostatnia aktualizacja przed tym sezonem, bardzo mi się nie podobała. Takie te kolory i tak dalej. Dla mnie była masakra. Dobra, leci naszą ranę. Już po polsku mam grę, bo w ratowanie świata po angielsku to się prawie nie da grać. To bardzo denerwuje. Ten lektor jest taki dziwny. Aha, dajcie mi jeszcze znać. Bo czasami te gierki wyglądają tak, że długo biegam. Bardzo długo biegam. Dajcie mi znać, czy chcecie zrobić to tak, że jak biegam za długo, to żebym montował to na przykład. Tutaj jest skrzynka? Nie. Na dole. Można to na przykład montować tak, że wycinam fragmenty, gdzie biegam na przykład i mało mówię, czy jest ok. Czy jest ok i czasami coś tam pogadam, jak biegam. I czy wolicie tak, żebym po prostu gadał w tym czasie, czy żebym to montował? Wyrzucał w piździec, że tak to nazwę. Aha, parę osób mnie pytało, skąd mam skrzydła, bo ogólnie można teraz elementy ubioru, te co są na plecach, można sobie przekładać do innych skinów. To zrobili świetnie, bardzo mi się to podoba. A że ja miałem anioła kupionego, to z anioła sobie skrzydła przełożyłem. Wczoraj kupiłem tego skina, bardzo mi się podoba. Wcześniej mi się nie podobał. Teraz mi się zaczął podobać, jak miałem tylko 1200 fałdolców i on był jako jedyny fajny skin. Był jeszcze ten niebezpiecznik, ten taki okulary, co ma takie dziwne. Bomber Ritter jest lepszy. Dupę ma trochę wielką, ale kolory mi się podobają. I ten plecak fajnie pasuje do niego, ten czarny. Ten czarny plecak to chyba najlepszy element ubioru do skinów. Fart. Fart, że headshot wszedł.
Czasami teraz to strzelanie jest takie dziwne, że czasami celujesz w gościa, nawet on się nie rusza. Gdzie on jest? Te dźwięki teraz są takie dziwne. Dał coś tutaj? A tu jest. Dobra, duży potyk. O! Tam jakaś jabłka była. Dalej jest. Nie wiem w którym miejscu. Tak średnio teraz słyszę te dźwięki. Dobra, już wiemy. Tu mamy typka. Tam dwóch, tu jednego, dobra. O kurde. On się leczy, ja się leczę. Wydaje mi się, że jeszcze ktoś z pleców strzelał. To daj mi. Dobra, i spadamy. Tam typki się podjechały. Telefon, przepraszam, to mój. W sumie kogo innego. Co on tak łapie zasięg? Przecież jest daleko od komputera. Dobra, ale gdzie oni są teraz? No w ogóle nie widać itemów tutaj, żeby... O jest, dobra. Coś pani nam tu ucieka. O nie! Ale to zepsułem. No nie było to zbyt mądre, chłopcze. A są itemy, dobra. I oni tam się podjechali. Dlatego ona uciekała tam, czyli to była babeczka, która tu się strzelała, według mnie. Dominik. Dobra, teraz nie mogę Dominiku, bo nagrywam, ale później chętnie.
Może kurczę, trochę więcej fragów jakbyśmy zrobili, by było fajnie. O, tu. Czemu on nie dostał? Teraz mam lipę, bo z górki ktoś mnie zastrzeli. Gdzie strzelali? Ale fart. Ale farta miałem. Boże, to broń mi się przeskakiwała. Nie wiem, ta broń mi przeskakiwała, nie wiem czemu. Mamy chwilę na odpoczynek. Górka. Ale się ruszyła. Dobra. Jeden na jeden mamy, pany. Jeden na jeden. Mamy cegiełki, więc idziemy się budować do strywki. Jeszcze sobie dużego podka przygarnął ze zrzutu, więc koło zrzutu się buduje. A tu może być typek.
Dobra, jesteśmy już na tyle wysoko, żeby było luz? Tak. Dobra, mamy go. O kurde, blisko było. Jak on tak szybko tam wszedł? Przecież dostał rakietą. Dobra, ja stąd spadam, bo nie chcę sam się trafić rakietą. No ma taką przewagę nade mną. Jebany astronauta. Dobra, ja mam strefę. No zróbmy tak. To trzeba wzmocnić. Dobra, czy on tam dalej buduje? Nie, on zszedł chyba. No, zszedł chyba, tylko nie wiem gdzie. Za górką musi być, no musi być. I ma, jeżeli nie miał nic do leczenia, to ma tam 105, 120 coś chyba mniej, bo rakieta go trafiła jedna. Zobaczymy, kto wygra. Czy gość, który ma więcej ammo, czy gość, który ma więcej sroty? Ale lipa! Ale lipa! Trafił mnie! Masakra! Dobra.